Halo, halo, dzień dobry, wieczór wszystkim, z tej strony Zając i witam was w piątkowym odcinku Dead by Daylight. Dzisiaj zagramy sobie Claudette Morel, bo mamy na nią dzienny rytuał, żeby uciekać się przed zabójcą. A przy okazji może uda nam się zebrać przedmiot, jak ostatnio. Tak, wydaje mi się trochę punktów krwi, które tutaj ten, więc dziś będziemy znowu zbierać. Może coś z tego będzie. Tak więc widzimy się już w meczu. Okej, okay, dobra. Wracamy. O kurczę, wszyscy tutaj jesteśmy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No chyba nie, bo nas goni. Jak mi to zaraz wyskoczy na twarz, to się chyba wkurzę. Dobra, tutaj biegniemy, poszukamy, może coś będzie. Tutaj jest haczyk. Ciekawe, jaki jest zabójca. O, tutaj ktoś robi generator. Jestem za. Ups, sorry. A tego już nie zepsułem. Tego też nie. Biegnie kolejne czarne. Dobra. Co to biega? Nie wiem, jakiś strach na wróble. Jaki strach na wróble tam biega. Zanim biegać jak bez głowy kurczak. By się przydało. Szczerze, rozwalę totem. Bo totem... Też daje punkty. A nuż, może goście ma klątwę jaką? Dobra, ci go... Ci go tam odciągają. Na razie do mnie nie idzie. Na razie ten z nimi bawi się. Drugi raz by się na haku. O, ktoś generator zrobił. Dawaj. Daj, Claudetka. A, teraz drugiego powiesi. I się tak będą teraz bawić.
No tak, dwie Afroamerykanki muszą zapierdzielać, a ci się będą bawić w wieszanie. Jest ten. A ich został po jeszcze jednym razie, że. Nie będzie wtyczka. Dlaczego zawsze ten pierwszy ja nie trafię? Tam się z nimi bawi chyba. Przecież trafiłem. Biegną tu. To jest jeszcze do jakiejś piwnicy chyba. Brawo. Się bawił. Jeszcze nie raz zabójcy w tym meczu nie widziałem. Jak to jest? Biegnę, tego zdejmę. Tą. Spadaj na bambus. Panowie, trzeba jeszcze jeden generator zrobić. Wtedy możemy uciec. Dobra, leczę samoopatrywanie się. Uleczę się. Nie wiem jak oni, ja szukam generatora. Gdzie będzie ten osadnik? To jest druga brama. Fajnie. O, oni naprawią generator, więc naprawiacie generator. Ja już będę przy tym. Nie w tą stronę, debilu. Spierdzielaj. Oni chyba grają razem. Odnoszę takie wrażenie.
Tego tą zreportować za pomaganie killerowi. Gościu! Ja się nawet nie szamoszę, bo widać oni, że grają razem. Czekajcie, chociaż mnie zdejmą. No. Nie, ja cię pierdzielę. Ja uciekam do tej drugiej bramy. Wiem, gdzie ona jest. A tu jest klapa. Jak wszyscy uciekną, ja klapą ucieknę. Bąbel. Ja chcę klapą uciec. Ja pierdzielę, jak mnie tacy ludzie wkurzają. Co to była ta druga brama? Gdzieś tutaj była ta druga brama. Tutaj. Dobra, ja uciekam. I tam się gościu z nim bawi. Nie zrobiłem tego daily rytuału. Będę musiał jeszcze troszkę. Ładnie dostałem za ten. Zdobyte wcięte apteczka. Czwarta ranga? O Jezus. Rzadko zrodzony w cienie. Forsowana perła, uniwersalny klucz. Dobra. I to co? Widzimy się zaraz w kolejnym meczu. Dobra, witam Was w drugim meczu już. Akurat mam. Ona ma ruinę. Czyli trzeba będzie znaleźć totem. Dobry, totem.
To jest ruina. A ruina nie jest fajna. Tam chyba widziałem zabójcę. Nie, ale nie wiem, kto to był. Dobra, szukamy. Gdzie może być ten totem? Tutaj jest, ale to jest niepalący się, czyli nie jest przeklęty. Tam jest kolejny tutaj, ale niepalący się. Ale tak będę niszczył te tutaj, bo może akurat runka zejdzie. Zniszcz to tym. Niszczę. Nie, runka nie zeszła. Szczerze, podbiegnę trochę. Co to za jakieś wilki? By się przydało, żeby ktoś zniszczył ten totem. Ale chyba ktoś zniszczył, bo już nie ma tej klątwy. Dobra, ktoś zniszczył. Licho wie. Generator zaraz naprawię. Tab zniszczę. Jest gdzieś niedaleko. Dobra. Ja uciekam. Tutaj jest piwnica, to tutaj nie chcę być. No, kolejny to ten. On ją zabił. On ma memento mori. Więc jest na sam dzień dobry. Memento. Tylko teraz pytanie, czy ma więcej tego momentu, czy tylko na jedną osobę? Ja też będę szukał klapy, bo w takim tempie to dość szybko będzie zakończyć się rozgrywka. Może tak powiem.
Dobra, tego zdjęli z haka. Ja to zdążę ten generator zrobić. Dobra. I uciekam. I szukam ostatniego generatora. To jest zrobione, to jest zrobione, tutaj jest brama. Tutaj jest zrobione. Tu jest klapa. Tak, on ma na więcej niż jedną osobę momenta. A nawet nie wiem, jaki jest zabójca, więc... To jest chyba wiedźma. To jest chyba wiedźma, no. Skąd on się tu wzięła? Dobra, ja otworzę, ale tak, żeby ona była dosłownie na dotknięcie. I w sumie drugą bramę bym tak samo zrobił. Ale ja jestem bardziej zainteresowany klapą. Gdzie przy drugiej bramie znalazłem klapę, którą będę musiał znowu znaleźć. Był gdzieś tu. Ty uciekaj, bo ja mam klapę. Uciekaj. Dziękuję. Pierwszy raz uciekłem klapą. Ogólnie ile dostanę punktów? Chyba mało. Mam malutko. Ale dobra. Druga kropelka. Na randze. Poziom wyżej przez 150 tych odłamków. Odłamków? Tak, odłamków. A pokaż mi ten. Co on miał? Bezlitosny. Ruina. Tropiciel. I nie uciekaj nikt śmierci. Czyli chyba to jest ten Noet cały. Czerpią z nadziei, a żywa moc przykrytego tego, gdy ocali są bliscy ucieczki. Kiedy zasięgają bram wyjściowych, zostanie przywrócone, a ona ma pić na zajęcie. Zwykły totem obejmie go tą klątwą. Gdy klątwa jest aktywna, ocali otrzymają efektu narażenia. Tak, to jest ten Noet. No i memento na wszystkich. Dobra, to... A ten dan, żeby oni już nie biegali tu. To ja dziękuję wam za oglądanie.
Zacznę w kolejnym odcinku Dead by Daylight, który pojawił się w poniedziałek, bo pomyślałem, że w poniedziałek i w piątki będzie Dead by Daylight. We wtorki będzie zającowe u mnie. W środę będzie Banished. Nie, w środę będzie co innego. Już teraz nie pamiętam. W czwartek będzie Cities. Nie, w środę będzie Cities, w czwartek będzie Two Point. W piątek ten, sobota będzie Minecraft Dungeons albo Banished. A niedziela będzie dniem live'owym lub odpoczynku, albo pojawi się Banished. Jeżeli się w sobotę nie pojawi. Więc co, dziękuję wam bardzo gorąco. Trzymajcie się gorąco, trzymajcie się bardzo ciepło. Jeżeli podobał Ci się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i nie zapomnijcie kliknąć tego dzwoneczka, który jest tam koło subskrypcji. Więc trzymajcie się gorąco i pa!